Cześć, siema, witam was tu Szalony Kolekcjoner, witam was w ten świąteczny, rzekłbym, weekend. Dzisiaj otworzymy sobie saszetki z gazet Bravo Sport. Wybrałem sobie cztery gazety tradycyjnie, jak to było poprzednio. Mamy dwa razy Torresa, dwa razy Teveza, także zobaczymy, co trafimy. Oczywiście w tych gazetach są też z tyłu schowane takie plakaty. O, tutaj jest wewnątrz ten plakat. Plakat przedstawiający wszystkie karty. Jestem ciekaw, jak wam idzie zbieranie, jak wam idzie kolekcjonowanie tej edycji, tego dodruku. U mnie jest całkiem nieźle, brakuje mi około 10 kart. Nawet nie, już chyba teraz. Ale fajnie. Oczywiście te wszystkie karty chcę trafić sam, także nie proponujcie mi jakichś wymian, tego typu rzeczy. Po prostu chcę je trafić w saszetkach. Zobaczcie, mamy tutaj dwa razy Torresa, dwa razy Teveza. Zastanawiam się, co jest korzystniejsze. Zarówno saszetki, blistry w Biedronce, 24 karty, które tutaj widzicie, kosztują tam 14 zł, tak samo cztery gazety Bravo Sport też kosztują tyle. Tutaj mamy zawsze powtórki i zawsze wiemy, jaką trafimy limitę. Mamy cztery limity, natomiast no, w blisterku mamy jedną wielką niewiadomą. Nie wiem, zastanawiam się, czy kupować raczej blisterki, czy jeszcze dokupić Bravo Sport. Nie mam pojęcia. No. Zobaczymy. Pewnie skończy się na tym, że wezmę to i będzie tego bardzo, bardzo dużo. Trafiam sobie finał. I jeszcze mamy coś odwróconego i to jest Basel na 16. Brahimi, Derville, Martinez, na koniec Martinez. Zobaczmy, co będzie dalej. Saszetka numer 2. No przyznam, ojeja, zobaczcie, cóż za strzał. Inventivenes, ho, 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 Eden Hazard, chyba taka najcenniejsza karta w kolekcji, chociaż powiem szczerze, ja cały czas poluję na Ibre. To jest złośliwość losu, rzekłbym nawet, bo słuchajcie, trafiam trzeciego Hazarda, natomiast nie mam żadnego, niestety, nie mam żadnego Ibrahimowicza. No nie, no masakra. Dlaczego tak mi to robi w tym sezonie, w tej edycji Panini? Nie wiem. W sumie nie Panini, a bardziej los. Zobaczcie, trzeci Hazard. Niestety brak Ibry u mnie. To coś jeszcze mieliśmy odwróconego i zobaczcie, oprócz Ibry, oprócz Hazarda trafiamy jeszcze Manchester City. Saszetka numer 3, saszetka kolejna. Rising Star, jak go dawno nie widziałem, ho, ho, ho. Oj, będziemy zasypani podczas tej kolekcji masterami, risingami i kartami one to one. Zobaczycie, ile tego będzie. Tego będzie tyle, że po prostu te karty będą bezcenne. I co trafiamy dalej? Mamy jeszcze 16, mamy sobie oficjalną piłeczkę. Wszystko tam sobie stawiamy, później to powciskamy do albumu, chociaż album w zasadzie jest pełen. Tak myślę, czy nie odpalić albumu roboczego. Zobaczę, ale będzie tak gruby, że masakra. Dobra, saszetka ostatnia. I co tutaj mamy? Już widzę, co mamy w końcu. Cóż za szczęśliwy unboxing. Nie, zaraz. Powolutku, zobaczcie, z rozpędu stawiam bazówkę do tyłu. Ale się cieszę. Tak, podwracamy. Jeju, master. Tak jak mówiłem, masterów będzie u nas jak... Dobra, Matri na impakcie i jest piąty magiczny moment u mnie w kolekcji. Piąty pojedynczy magiczny moment u mnie w kolekcji. Kogo trafiamy sobie tutaj? Teraz mamy drużynę Bayernu Monachium. Zobaczcie, lewego. Fajne koszulki. Kurczę, chciałbym mieć taką koszulkę. Aha, ale strzał. 7-1 wygrał Bayern Monachium w tym meczu z AS Roma. Ja trafiam sobie, magiczny moment, jestem bardzo szczęśliwy. Wam wszystkim dziękuję za oglądanie tego filmu. Wesołych świąt, jakbyśmy się nie spotkali. Pozdrawiam was serdecznie. Szalony Kolekcjoner, cześć!